Dawid Kwiatkowski to młody polski piosenkarz i autor tekstów, którego niektórzy nazywają polskim Justinem Bieberem. Jego kariera rozpoczęła się od wrzucenia na YouTube coverów popularnych piosenek, a dziś zarobki muzyka sięgają milionów złotych. Jednak jego życie nie zawsze było lekkie i przyjemne. Dlaczego i o czym opowie w swoim filmie biograficznym? Jeśli jesteście ciekawi, to koniecznie obejrzyjcie nasz film. Dawid urodził się 1 stycznia 1996 roku w Gorzowie Wielkopolskim, co oznacza, że ma teraz 23 lata. Jacek Kwiatkowski, jego ojciec, jest lakiernikiem samochodowym, a mama Agnieszka – laborantką. Dawid ma dwóch przyrodnich braci – Mateusza oraz Michała, który też jest piosenkarzem i ważną osobą w życiu młodego Kwiatkowskiego. Michał wygrał m.in. szansę na sukces, śpiewając piosenkę Macho Kasy, a potem wyjechał do Francji. W 2003 brał udział w tamtejszym programie Star Academy, gdzie doszedł do finału i zajął drugie miejsce, ale zwyciężczyni podzieliła się z nim główną nagrodą. W 2015 roku uczestniczył w polskiej czwartej edycji programu Twoja twarz brzmi znajomo, a nagrodę za wygranie 8 odcinka przeznaczył na rzecz kampanii przeciwko homofobii. Michał w 2017 roku wziął ślub ze swoim partnerem Maksimem Asencą, a Dawid był jednym ze świadków. Młody piosenkarz wspiera swojego brata i otwarcie nawołuje do tolerancji wobec osób homoseksualnych. W studiu Open FM powiedział również o swoim podejściu do religii. Jego zdaniem religia to zło, a on wierzy, ale nie jest wyznawcą. Dawid przerwał swoją edukację, gdy był w drugiej klasie liceum. Później podjął próbę zdobywania średniego wykształcenia za pomocą szkoły internetowej, jednak nie podszedł do egzaminów z powodu trwającej trasy koncertowej. Młody piosenkarz znajduje się więc w gronie polskich artystów, którzy nie ukończyli szkoły średniej i nie mają matury. Artysta już jako dziecko trenował grę na fortepianie i gitarze, ale jego przygoda z muzyką niemalże zakończyła się, gdy zdiagnozowano u niego guzki śpiewacze. Jest to forma przewlekłego zapalenia krtani, w wyniku którego Dawid mógł nawet stracić głos. Rodzice zabrali go do lekarza, który powiedział, że chłopiec może śpiewać, ale będzie miał głos jak Rod Stewart. Kwiatkowski nie wiedział, kto to jest, więc rodzice puścili mu piosenki brytyjskiego wokalisty. Nie przypadły mu one do gustu i młody artysta załamał się. Lekarze stwierdzili jednak, że istnieje szansa, iż dolegliwości ustąpią, gdy chłopiec przejdzie mutację. Piosenkarz czekał od tego momentu aż 3 lata i na szczęście okazało się, że wszystko jest w porządku i znowu mógł zacząć śpiewać. Jak już mówiliśmy, dużą inspiracją dla młodego artysty jest starszy brat Michał, który nawet finansował szkołę muzyczną Dawida, bo ich rodziców nie było na to stać. Jako nastolatek Dawid wraz ze swoim zespołem Two of Us wygrał konkurs organizowany w galerii handlowej Ascana, której nagrodą było 10 tysięcy złotych. Kwiatkowski swoje pieniądze przeznaczył na zakup gitary. Jak już wspominaliśmy, jego kariera zaczęła się od rzucenia coverów popularnych piosenek na YouTube. Właśnie dzięki temu młody twórca poznał swojego menadżera Igora. W 2012 roku Dawid brał udział w przesłuchaniach do czwartej edycji programu Must Be The Music, tylko muzyka, jednak nie przeszedł do półfinałów. Mimo to 19 listopada 2013 roku wydał swój debiutancki album solowy 9893. Tytuł wywodzi się, uwaga, od kodu potrzebnego do odblokowania telefonu artysty. Płyta okazała się dużym sukcesem i znalazła się na pierwszym miejscu polskiej listy sprzedaży. W maju 2014 roku Dawid brał udział w pierwszej edycji programu Taniec z Gwiazdami, realizowanej przez stację Polsat. Jego partnerką była Jania Lesar, z którą zajął trzecie miejsce. W październiku tego samego roku zdobył Europejską Nagrodę Muzyczną MTV dla najlepszego polskiego wykonawcy oraz Nagrodę dla najlepszego artysty Europy Wschodniej. 19 listopada wydał swój drugi album studyjny pod tytułem Pop and Roll. W 2015 roku został jurorem w programie Super Dzieciak. Tego samego roku wydał też album Element III, a rok później powstała jego kolejna płyta Countdown. W 2017 roku po raz kolejny otrzymał nagrodę MTV dla najlepszego polskiego wykonawcy. Od 2018 roku Dawid jest trenerem w programie The Voice Kids. Podczas Telekamer 2019 otrzymał za to nagrodę w kategorii Juror. Dawid Kwiatkowski mimo młodego wieku jest osobą silną i dojrzałą emocjonalnie. Jakiś czas temu przyznał, że wygrał trudną walkę o zdrowie i życie swojej mamy. W wywiadzie dla Party powiedział, że pomógł jej wyjść z ciężkiej choroby, jaką jest uzależnienie od alkoholu. Pomocy szukał u szkolnego pedagoga, a także w domu opieki społecznej. Prawdopodobnie więcej o tych trudnych chwilach będziemy mogli dowiedzieć się z filmu biograficznego o Kwiatkowskim. Przez ostatnie 4 lata jego życie jest nagrywane praktycznie cały czas, dzięki czemu zebrano spory materiał na dokument o Dawidzie. Według artysty będzie to bardzo osobisty film, w którym nie zabraknie informacji o trudnych chwilach, ponieważ Dawid chce przekazać swoim fanom, że nie można się bać realizować marzenia i że zawsze trzeba próbować pokonać przeciwności losu. Mama Kwiatkowskiego również nie ukrywa, że to dzięki synowi najgorszy okres w życiu ma już za sobą. Zmarnowała kilka lat, ale chce zrobić wszystko, by
aby wynagrodzić Dawidowi ten czas, szczególnie dlatego, że to właśnie dzięki niemu udało jej się wyjść z nałogu. Zatem można stwierdzić, że po wielu trudnościach Dawid wiedzie teraz spokojne życie i bardzo dostatnie. Za koncert otrzymuje od 30 do nawet 60 tysięcy złotych. Do tego dochodzą zarobki z letnich i zimowych obozów organizowanych dla fanów, za udział w reklamach, garza z programu The Voice Kids oraz marki odzieżowej David Young. Oprócz tego młody artysta inwestuje w nieruchomości i startupy. Mówi się, że rocznie może zarobić nawet 10 milionów złotych. Co myślicie o Dawidzie i jego twórczości? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco z nowymi filmami.